To dobré, je akurát. Op de Geneverfeesten. Wel, we gaan... Observoetje ten rover. We gaan er vandaag vanuit dat dat evenementen zijn die terug zullen kunnen doen. Oh, nee, joh. Oh. The fuck? Víze čo dlhý dá. Dlhý dá. Fuck. Hi. Hi, hello. Congratulations, first of all. Thank you. Povedal thank you. Že ako nevyráno, že nie. Odtvúšme mema, ktorého vidím na Facebooku. Píše, spravi, že on v kláše. Ten jeden žemeček na korytázu. Mały instruktor, kiedy krzyknę komendę Achtung, uszy zatkamy i szeroko otwieramy usta. A ja kupić ja. Lol, to ja to w zębach będę to trzymał. No. Cześć, to zaraz rozpracuję, jak to zrobić. O. O, Klaudia. Achtung! Feuer! Jo pierdolę. Jo pierdolę. Jo pierdolę. Ja to pamiętam, była kiedyś u nas na osiedlu taka sytuacja, że ktoś rzucił Achtunga w okolicach czyichś balkonów i kurwa okna wyjebało. I jakiś tam przypał był. Pojebany. O, dobra. Dobra. Piątkę za to dostałeś? Naprawdę? Uwaga, co? Patrzcie kurwa na to. Michel is a Twitch streamer, his name is Michał and he's 19. He ended technical school this year and he lives in Olsztyn. Michał has got 36,000 followers on Twitch and many people knows him from TikTok. I love watching his stream because he's very funny and he's trying to be as much professional as he can. His hair is very beautiful. They are naturally brown, but he's coloring them to black. They are medium length and I love them. Top part of his outfit. Michel loves wearing black hoodies and he got a lot of them and he wears another one every day. He also likes waist bags because they are comfortable. Prawda. Bottom of part of his outfit. His footwear. His favorite boots are Nike Janowski, Nike Air Max Bolt, Nike Presto. A to dlatego mnie pytałeś. To dlatego mnie pytałeś o te jak to się nazywa? Jakie są moje ulubione modele Nike? He says that these boots are the most comfortable boots in his wardrobe and he loves them. That's fucking right. The end, stream offline. I moje socjalki. Kurwa, wyobrażasz sobie, twoja nauczycielka przychodzi i mówi hello, I am Doug, English teacher. Good evening. Nice. Pokczam w sumie. Miło mi bardzo. Bardzo mi miło. No aż ci oddam tego VIP-a. My się postarały. Lepszy ze spodniami. Ale właśnie tutaj nie ma tej części ze spodniami. Tutaj jakby kurwa zniknięta była. Uj, wie. Jest na biało napisane. A, to trzeba... Dlaczego ty na białym tle napisałeś na biało? The fuck? Faktycznie, kurwa. Bottom part of his outfit, Michał always wears jogger, as of baggy jeans, black color is the best for them, kind of trousers are the best. True! Głosie nuty? Nie no, jest git. Nie uda mi się to zawrócić, nie? Zapomniałem, że teraz kurwa jeżdżę tirem, a nie normalnym autem. Chuj w tą kurwę, pakę się naprawi potem. No, przepchnę, no Michał, przepchniesz. Nie przepchnie chyba, czat. Kliknij te. Aha, że rozszczepienie to było, nie? Ale ja muszę mieć swoją pakę.
No dobra, chuj w nią. Chuj w tą pakę, kurwa. Oni tam mają pojebane... Wiecie co? Ci streamerzy Eurotracka, to oni generalnie, kurwa, mają tak drogie te setupy, że pewnie w cenie tego setupu to by sobie kupili normalnie, kurwa, wiecie. Normalnie by sobie kupili... No kurwa, tira, no co? Jakiegoś tam tańszego. Naprawdę. Mam dobrą koleżankę, mi się podoba. Gadka się w miarę klei, ale boję się, że jak zacznę coś więcej, to mogę całkowicie zniszczyć naszą relację, próbować się odpuścić. Mordo, kurwa, shoot your shot. You can miss on, or you can hit one shot, you know? Just shoot your shot and try. Do odważnych świat należy, jak to mówią. Co sądzę o obowiązkowej religii w szkołach? Uważam, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które mi nie odpowiadają. Bo uważam, że każdy z nas... Siema, Hubert. Bo uważam, że każdy z nas właśnie powinien mieć kurwa, wybór. Czy chcesz wierzyć w Allaha, czy chcesz wierzyć w Boga, czy chcesz wierzyć w Buddę, czy chcesz wierzyć jeszcze w... nie wiem, w szatana. Każdy z nas powinien mieć swój dowolny wybór, tak? A nie powinno być to narzucane odgórnie. Oczywiście większość w Polsce rodzin jest w pełni chrześcijańskich, tak? No ale... o różnych religiach świata, no to przypadkiem o tego nie jest etyka. Ja nie wiem, nigdy w życiu nie miałem etyki, więc się nie znam. Z tego co wiem, to chyba etyka jest właśnie taką przedmiotem o religiach różnych, co nie? Etyka od etyczności. Kurwa. Ludziom w obecnych czasach moralności brakuje, a ty coś mówisz o etyce. Moralności, kurwa, brakuje. Jako jedyny katecheta, jakich poznałem. I go zabrali, teraz nie chodzę na religię. Shit. Ja miałem takiego nauczyciela od informatyki, wiecie? W drugiej klasie technikum. Najlepszy nauczyciel, jakiego w życiu miałem. Ziomek nam przedstawiał obiekty na podstawie postaci z Warcrafta. Mówił, widzisz ten obiekt, kurwa, Warriora? On ma atak, HP i tak dalej. Mówię, o kurwa. Kurwa, genialne. Ziomek gra w gry i nam tłumaczy jak człowiek. Wow. Zaczynam rozumieć przedmiot. Zaczynam się nim faktycznie interesować. Chuj, kurwa. Zmienił szkołę po 4 miesiącach uczenia nas. Miałem zajebistą nauczycielkę od hiszpańskiego. Co zrobiła, kurwa? Jebała się bez gumy i zaszła w ciążę i posła na kurwa macierzyńskie. I tyle było, kurwa, z fajnej nauczycielki. Normalny nauczycielek od języków angielski, hiszpański. One lubią się jebać bez gumy. Nareszcie zdajemy o streama. A, z kitu. Wiecie, że na TikToku właśnie, na którym mówię, był TikTok z pisem wasza nauczycielka od angielskiego, czy coś takiego? Właśnie na tym TikToku mówię dosłownie to samo, co powiedziałem przed chwilą, że... No, że przygotujcie się, że wasza nauczycielka spierdoli, bo jebała się bez gumy przez wakacje. Wiecie, że nam TikTok to ściągnął pod argumentacją seksualizacji czy coś tam? Żywam je to nawet. Co z moim starym? Generalnie mój stary to spierdolił, jak byłem chyba jeszcze w brzuchu. I za bardzo w życiu z nim kontaktu nie miałem. Jakiś czas po moich 18 urodzinach. Nie piszcie sadgę, bo to nie jest powód do smutku. Po jakimś wieku, jak gdzieś byłem chwilę po wbiciu 18 lat, ziomek chciał ze mną nawiązać kontakt. Wiecie, co chodzi? Ziomek chciał ze mną nawiązać kontakt, mówi, że tam siema Michał, bo generalnie to wiesz, z twoim starym jestem. A ja mówię tak, o. No to wypierdalaj, kurwa. Wypierdalaj. Mordo. Masz 18 lat, żeby mnie wychować. Wykurwiaj. Jest. Moja mamusia, nawet jest tak, wiecie, pięćgłowa, że zapisała w papierach, w sensie tam, wiecie, w papierach, że jakby nie mam ojca. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli on nie dawał alimentów dla mnie, to on nie będzie mógł się ubiegać alimenty o mnie, na przykład za 30 lat. Bo naprawdę, tak jest w polskim prawie, że jeżeli nie macie starego, a macie go w papierach, że jest waszym starym, może za jakiś czas, może do was przyjść i powiedzieć, siema, daj mi kurwa alimenty, bo sobie nie radzę w życiu. I dosłownie, on ma bardzo duże szanse, że to w sądzie wygra. Naprawdę, no joke. Polskie prawo jest zjebane. No właśnie, do tego ja nie mam w ogóle starego w papierach i mówię za. Dziwko to tu miasto, a nie São Paulo. Budzę się ze Saną Paulo, dzwoni do mnie trapfon. Halo. Ja właśnie wam strasznie współczuję, bo macie 8 klas podstawówki. Jeżeli jakiejś nauczycielce podpadniesz na przykład na czwartym roku, czy tam na trzecim, to jest przejebane do końca życia, kurwa, w tej szkole. W sensie do końca szkoły. Strasznie chujowe.
4 innych nauczycieli w klasie 4-8. Tak, ale możesz, wiesz, komuś podpaść, typu, kurwa, piszczą ci buty na WF-ie. I nauczycielka od polskiego mówi, jak mogą ci piszczeć buty, kurwa, i uwagę dostajesz. Ja tak miałem. A macie spoko wychowawców? Ja na przykład w technikum miałem chyba najlepszego wychowawcę, jakiego miałem w ogóle w historii mojego życia. Spoko macie wychowawców, czy takie kurwy z kijami w dupie? Ja z zielonym XD901, jakiej maliną, chodziłem do tej samej klasy, naprawdę tak zajebisto mieliśmy wychowawczynię. Dochodziło, że w jakimś gimnazjum pojawiał się spęd patologii. Tak, tu się zgadzam. Jak chodziłem do gimnazjum, miałem dwie dziwki w klasie, które chciały, czy tam miałeś, czy w ogóle się puszczały za rajstopy. No, przejebane. Bo jedna nawet tego nie robiła, tylko została po prostu w to wmieszana. Może wam opowiem, jak skończymy tą traskę. Wiem, chcecie jeden kosmicznie ważny lifehack, jeżeli chodzi o kobiety. Chcecie jeden bardzo ważny lifehack, jeżeli chodzi o kobiety. Jeżeli ona z czegoś żartuje, to nie możesz używać tego samego żartu w jej stronę. Bo zajebie focha. Typiarki generalnie nie lubią być atakowane własną bronią. Jeszcze cię zwyzywa i zajebie focha. Naprawdę, nie używajcie tego samego żartu. Bo się odbije w własną stronę. Nie no, na przykład w moim przypadku tak było, czat. Opisać wam, jak to było w moim przypadku? Patrzcie, pamiętacie ten stream, co byłem na basenie, co nie? Takim fejkowym basenie. To ma wiedzieć, ten wie, lubię polecieć. Jetpackiem w Balenciaga. To tam... Na tamtym streamie była Shini tutaj po prawej, co nie? I też Shini wtedy w ogóle przyszła na czat i coś tam pisała. To Martyna do mnie przez potem następne, kurwa, parę miesięcy mówiła, idź sobie do tej Shini. I to było jako żart. Ja to traktowałem jako żart. Ale w momencie, gdy ja powiedziałem, że idź tam do jakiegoś swojego ziomeczka z klasy, to takiego focha zapierdoliła, że myślałem, że się chyba zżigam. Nie rzucaj się po prostu tym samym, wiecie. No to... Schuj. Już opowiadam o dziwkach z gimnazjum, już. No to, jak chodziłem do gimnazjum, generalnie, jak chodziłem do gimnazjum, to były takie dwie Weroniki, Weronika C i Weronika P, i one obie generalnie sobie prywatnie rozmawiały o różnych dealach związanych z prostytucją. I generalnie na jedno z tych ich, jakby to powiedzieć, na jedno z ich kont, chyba Weroniki P, włamał się no na jej Facebooka, zrobili screeny i udostępnili te screeny. Tak jak macie na przykład tutaj, jednego z tych screenków. Okej, haha, będziemy go dwa razy w tygodniu obsługiwać, a tego studenciaka raz, studenciak daje 60 i tak dalej. On napisał o czymś takim na PW, to było w moim gimnazjum. I generalnie to wyglądało tak, że... Tutaj możecie sobie przeczytać, w momencie, jak ja o tym opowiadam. I sytuacja wyglądała tak z nimi, że jak siedziałem sobie, pamiętam to, jakby to było kurwa dzisiaj. Naprawdę, pamiętam o czymś takim, jakby to było dzisiaj. Przyszedłem do szkoły, mieliśmy pierwszą religię, bo to jeszcze wtedy chodziłem na religię, bo tam chyba było bierzmowanie, przygotowanie do bierzmowania, coś takiego. No i generalnie pamiętam, że ta Weronika siedziała w pierwszej ławce, ta blondynka, bo była blondynka i brunetka. Ta pierwsza to było C, druga była P. No i generalnie to było tak, że wszyscy dosłownie to całe, w sensie te wszystkie screeny tych rozmów, rozniosły się po internecie, w sensie po naszej szkole, z prędkością światła. Dosłownie następnego dnia już każdy o tym słyszał. I wyobraźcie sobie coś takiego, że my siedzieliśmy w klasie. Pozwolę to sobie jakoś rozrysować mniej więcej. Czekajcie, dark mode włączę, żeby was w oczka nie napierdalać. I to było tak, że mieliśmy klasę, co nie? Były ławki, tutaj były drzwi. Ławki. I ona siedziała tutaj siedział taki Łukasz, ja siedziałem tutaj, oparty o parapet, jak jebany szef. I akcja była taka, że tutaj pod ścianą wszyscy się tak dosyć głośno śmiali z niej, tak, że to było słychać, co nie? Że ej, to kurwa szmata dziwka. I ona stąd wstała, to była pierwsza lekcja, religia. Wyszła z klasy i już jej nigdy nie widzieliśmy. Wyszła z płaczem oczywiście, no bo to jakby ktoś... Bo sprawa jest taka, że były dwie Weroniki po prostu, tak jak ja wam mówię. Ta pierwsza właśnie, ta Weronika C, ona była bardzo w porządku. Ona, pamiętam, razem ze mną oglądała PewDiePie'a. I ona była naprawdę bardzo w porządku, była taka, wiecie, normalnie można było z nią gadać i tak dalej. Ale przez to, że ona była...
bo ona tam nie dawała dupy nic i tak dalej, tylko po prostu no taka głupia trochę była, no to wiecie, każdy w wieku tam gimnazjalnym był głupi. I ona po prostu wpadła, że tak powiem, w rozmowę z tą drugą Weroniką, niestety te screeny wyciekły, wszyscy mówili, że jest szmatą i tak dalej, ona zmieniła szkołę, zmieniła nazwisko, i no mówię, ta jedna Weronika, że tak powiem, dostała po prostu rykoszetem, no bo ta druga Weronika, no to był faktycznie kurwa son, taki, że jak ja pierdolę, naprawdę, uwierzcie, był taki kurwison, pokazałbym wam ją, ale boję się, że będę miał przypał, naprawdę, były ładne, no właśnie, ta jedna, ta blondynka, nawet tak, była tak, była ładna dosyć, ale ta druga Weronika, to był taki son, taki, wiecie, taki typical son, wiecie, czarne włosy, wiecie co chodzi, czat, że takie czarne włosy farbowane, ten taki makijaż, jak taka typical kasjerka w Żabce, jak jest na memach, to właśnie coś takiego ona była, co nie, coś takiego, to właśnie dokładnie tak to wyglądało i to było takie, no, wow. Ale jeżeli jeszcze chodzi o takie na przykład dosyć ciekawe historie w szkole, powiem wam, miałem taką jedną bardzo dziwną sytuację, w której nauczycielka miała wyjebane na taką pewną Natalię, która bardzo źle się poczuła na lekcji. I typiarka poczuła się tak źle, że wiecie, zaczęła wymiotować do śmietnika, bo udało jej się dobiec tylko do śmietnika, żeby wiecie, tam nie wymiotować na cały, na gdzieś na w klasie. Tylko po prostu udało jej się, wiecie, dolecieć do śmietnika i ona tam dosłownie leżała przy tym śmietniku, a nauczycielka miała wyjebane. Normalnie prowadziła lekcję i wszyscy mówią, proszę pani, bo tutaj Natalia generalnie umiera. A ona dalej prowadzi lekcję, ma wyjebane. I ja miałem wtedy takie, ja pierdolę. Miałem takie, damn. Ta, w gimnazjum to było, no. Przejebane. Takie przygody w szkole, jeżeli chodzi o zdrowie. To ja na przykład chyba w szkole wymiotowałem może dwa razy, tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że tak koło dwóch razy może w historii, w życiu wymiotowałem w szkole. Bo się naprawdę tak chujowo źle poczułem, co nie? Pamiętam, że raz wyżygałem jajecznicę. Pamiętam to. Miałem jakieś dziwne problemy z żołądkiem. Kosmicznie źle... Spoko, ale nikt nie pyta. Kosmicznie źle się czułem. Zjadłem śniadanie w domu właśnie jajecznicę. I nawet ta jajecznica nie posiedziała u mnie za bardzo w żołądku, bo... No bo no. Co? Chyba widzisz mnie? Ale każdy chyba kiedyś żygał w szkole. Raczej to, raczej to takie, wiecie. Każdy kiedyś miał jakiś problem z żołądkiem. Ale wiecie co? Ja na przykład, jeżeli chodzi o problemy z żołądkiem, zawsze miałem coś takiego, że ja zawsze od urodzenia, dosłownie nawet nadal tak mam, że jak się stresuję, to właśnie bardzo boli mnie brzuch. A miałem takiego nauczyciela w podstawówce właśnie, od matematyki, że przed każdą kartkówką tak się kurwa stresowałem, po prostu umierałem w środeczku, co nie? Tak właśnie, no mówię, takie sranie, takie właśnie, że ciśnie cię na sranie. Straszna rzecz, przepierdolone to jest, jak źle się czuje, znaczy jak właśnie tak ściska cię w żołądku. Albo najgorsze jest to, że tak wiesz, blokuje ci gardło, co nie? Wiecie co chodzi? Najgorsze jest właśnie, jak tak cię ściśnie i nawet nic nie przejdzie przez gardło ze stresu. W technikum to jest taki poziom już w szkole, że ludzie mają na ciebie wyjebane. Na takiej zasadzie, czy... No wiesz, że każdy się... Patrzy po prostu pod swój nos i jakoś ludzie za bardzo. Jasne, tam zdarzają się jakieś pojedyncze wyśmiewania i tak dalej, ale czy sranie w szkole jest normalne? Według mnie tak. Jeżeli naprawdę strasznie ci kiśnie gówno, to lepiej, żeby się wypuścił z siebie, niż żebyś cierpiał.